Cześć! Cześć dziewczyny! Zapraszamy wszystkie panie, które lubią robić zakupy w sklepie Sinsay, ponieważ przygotowałyśmy dla was przegląd nowej jesiennej kolekcji właśnie z tego sklepu. Był taki czas, że w ogóle nowości się tam nie pojawiały, a to dlatego, że trwały wyprzedaże, ale teraz widzimy, że nowa kolekcja ruszyła, więc staramy się zamawiać te ubrania na bieżąco, żeby jak najwięcej wam pokazać. Oczywiście wszystkie linki do ubrań, jak i nasze wymiary znajdziecie w opisie pod filmem. Pierwszą propozycję mam już na sobie, a mianowicie chodzi o spódnicę spodenki. Co prawda koszulka również jest ze sklepu Sinsay, mogłyście już ją zobaczyć w którymś z poprzednich przeglądów, ale jeśli jesteście nią zainteresowane, to oczywiście link do niej również zostawię wam w opisie pod filmem. Natomiast jeśli chodzi o spódnicę spodenki, to są one wykonane z imitacji skóry. Zobaczcie, tak prezentuje się ich kolor z bliska. Z boku mamy tu taką ozdobną klamerkę. Myślę, że jest to świetna opcja dla dziewczyn, którym podobają się spódniczki mini, ale nie do końca czują się w nich komfortowo, bo zobaczcie, te spódnice spodenki z przodu wyglądają właśnie jak spódniczka mini, natomiast pod spodem mamy spodenki, z tyłu tak się one prezentują, z boku zapinane są nakryty suwak, natomiast jeśli chodzi o rozmiar, to na mnie widzicie rozmiar M, taki też noszę na co dzień i kosztują one 49,99 i możecie je kupić tylko w tej wersji kolorystycznej. Kolejne propozycje, koszulka i spódnica. Spódnica również jest z imitacji skóry. Jak widzicie, jest to spódnica o długości mini i tak się prezentuje jej długość przy moim wzroście. Przypominam, ja mam 1,69 cm wzrostu. Z tyłu jest ona gładka, zapinana na suwak. Natomiast z przodu mamy takie ozdobne marszczenia. Uważam, że wyglądają one naprawdę fajnie. Jeśli natomiast chodzi o skład, to w składzie mamy tu 73% poliestru, 22% wiskozy, a reszta to elastan. Natomiast jeśli chodzi o rozmiar, to na mnie widzicie spódnicę w rozmiarze M i kosztuje ona 29,99. Jeśli chodzi o koszulkę, to wykonana jest w 95% z bawełny i w 5% z elastanu. Możecie ją kupić dziewczyny w dwóch wersjach kolorystycznych, w kolorystyce, którą widzicie na mnie i w odwrotnej kolorystyce, czyli tu macie kolor biały, a lamówki są w kolorze czarnym. Zobaczcie, tak się ona prezentuje z bliska. Na mnie widzicie rozmiar M i uważam, że rozmiarowo jest ona na mnie dobra, bo co prawda jest dopasowana do sylwetki, ale nie jest obcisła, więc bardzo fajnie. Natomiast jeśli chodzi o cenę, to zapłaciłam za nią 25,99. Dziewczyny, jeśli szukacie dla siebie spódnicy z imitacji skóry, ale wolicie znacznie coś dłuższego, to ja również mam taką propozycję. Zobaczcie, spódnica o długości midi z rozcięciem z przodu. Zobaczcie, tak wygląda z każdej strony, zapinana jest z boku nakryty suwak, tak wygląda ten materiał z bliska, mam ją w rozmiarze L i rozmiar jest dobry, możecie ją kupić tylko w tej wersji kolorystycznej i zapłacicie za nią 39,99. Do spódnicy założyłam sweter z krótkim rękawem, zobaczcie dziewczyny ten materiał z bliska. W jego składzie mamy 52% poliestru, 41% akrylu, 4% wełny, a reszta to elastan. Oprócz koloru, który widzicie na mnie, możecie go kupić jeszcze w wersji w paski i w kolorze żółtym, takim powiedziałabym masełkowym. Zobaczcie, tak wygląda sweter na mojej sylwetce w rozmiarze L. Natomiast jeśli chodzi o cenę, to kosztuje on 39,99. Zamówiłam również spodnie typu cygaretki. Wiem, że wiele pań lubi tego typu spodnie. Ja akurat zdecydowałam się na kolor beżowy, ale tu dziewczyny, jeśli chodzi o kolorystykę, to macie duży wybór, ponieważ możecie je kupić jeszcze w 5 innych wersjach kolorystycznych, a tak naprawdę na chwilę obecną w 4, ponieważ kolor burgundowy będzie wkrótce w sprzedaży. Na mnie widzicie spodnie w rozmiarze L i przypominam, że taki też rozmiar noszę na co dzień. Zobaczcie, tak wyglądają one na mojej sylwetce. Tak wygląda materiał. W ich składzie mamy 83% poliestru, 15% wiskozy, a reszta to elastan. Natomiast jeśli chodzi o cenę, to kosztują one 49,99. To już moja ostatnia propozycja w dzisiejszym odcinku, a mianowicie koszula.
Ale zanim o koszuli, to dziewczyny, chcę wrócić jeszcze do spodni, które Wam przed chwilą pokazywałam, ponieważ powiedziałam, że będą one dostępne wkrótce w sprzedaży w kolorze burgundowym, ale chcę Wam zaznaczyć, że na stronie pisze, że będzie to kolor czerwony, ale jak dla mnie po prostu będzie to burgund. Jeśli chodzi o koszulę, to mogłyście ją już zobaczyć na mojej sylwetce w ostatnim filmiku ze stylizacjami z kolorem burgundowym. Kupiłam ją nieco wcześniej dla siebie i jest naprawdę świetna. Zobaczcie tą piękną kolorystykę z bliska. I właśnie jeśli chodzi o kolor, to możecie ją kupić tylko w tej wersji kolorystycznej. Wykonana jest w 100% z bawełny. Na mnie widzicie rozmiar L. I tak wygląda ona na mojej sylwetce. Ja w tej chwili mam ją podwiniętą, ale koszula jest nieco dłuższa i kosztuje 49,99. Kolejna mini spódnica, tym razem o kroju trapezowym, z takimi plisami zarówno z przodu, jak i z tyłu. Zobaczcie, tak wygląda ten materiał i kolorystyka z bliska. Jest ona dostępna tylko w tej wersji kolorystycznej i w składzie mamy tu 80% poliestru, 18% wiskozy i 2% elastanu. Tak prezentuje się nam jest spódnica w rozmiarze M. Z tyłu zapinana jest ten nakryty suwak, natomiast jeśli chodzi o cenę, to kosztuje 49,99. Jeśli chodzi o koszulkę, to zwróciłam na nią uwagę na stronie, ponieważ jak widzicie ma ona ciekawy, asymetryczny dekolt. Wybrałam kolor biały, ponieważ tylko w takim kolorze jest ona dostępna. Jeśli chodzi o materiał, to wykonana jest z takiego prążkowanego materiału. Zobaczcie, tak wygląda z bliska. W składzie mamy tu 95% bawełny, a reszta to elastan. Jeśli chodzi o rozmiar, to na mnie widzicie rozmiar M. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda z tyłu. I kosztuje 29,99. Tym razem do tej samej spódnicy założyłam sweter w kwiatowy wzór. Dziewczyny, te kwiatki są takie jakby ażurowe, tak delikatnie i subtelnie widać przez nie ciało. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, zresztą zobaczcie same. Tak to wygląda. Nie wiem jak Wam, ale mi ten efekt jak najbardziej się podoba. Co prawda sweter ma słaby skład, bo mamy tu akryl, poliester, poliamid i elastan, ale wizualnie wygląda on naprawdę fajnie i chyba nie tylko mi przypadł on do gustu, ponieważ widziałam, że niektóre rozmiary są już wyprzedane. Jeśli chodzi o rozmiar, to na mnie widzicie rozmiar M i tak się on prezentuje. I kosztuje 49,99. Kolejna propozycja, jeśli chodzi o spódnicę spodenki. W składzie mamy tu 97% poliestru, a reszta to elastan. I pomimo tego, że mamy tu nieciekawy skład, to i tak widziałam, że się one wyprzedały. Z tego co kojarzę, został chyba tylko rozmiar XS, ale oczywiście dziewczyny, jeśli Wam się one podobają, to sprawdzajcie, bo widziałam, że czasami pojawiają się pojedyncze rozmiary, a nawet i cała rozmiarówka. Jak widzicie, z przodu w ogóle nie widać tu spodenek, ponieważ mamy tylko takie małe rozcięcia, ale z tyłu już spodenki widać. Tak się one prezentują. Pokażę Wam jeszcze, jak wyglądają z bliska. Mamy tu również pasek zapinany na dziurki, dzięki temu się nie rozjeżdża. Duży plus również za to, że mamy tu szlufki i ten pasek możemy sobie wyjąć i zastąpić jakimś innym, który będzie pasował nam do stylizacji. Jeśli chodzi o rozmiar, to na mnie widzicie rozmiar M i kosztują one 39,99. Jeśli chodzi o górę, to mam na sobie bluzkę z długim rękawem. Jest ona dostępna w 4 wersjach kolorystycznych. Ja akurat wybrałam kolor, który teraz jest w trendach, czyli kolor burgundowy. Zobaczcie, tak prezentuje się ona z bliska. Jest wykonana z takiego prążkowanego materiału. W składzie mamy tu 7% wiskozy, a reszta to poliester i elastan. Jeśli chodzi o dekolt, to jak już pewnie zauważyliście, mamy tu dekolt typu hiszpanka. Tak prezentuje się ona z tyłu. Na mnie widzicie rozmiar M i jest ona dopasowana do sylwetki, natomiast jeśli chodzi o cenę, to kosztuje 35,99. Teraz propozycja koszuli. Jak widzicie, jest ona o krótszym kroju. Wykonana jest w 100% z bawełny. Pokażę Wam, jak prezentuje się z bliska. Podoba mi się w niej to, że jest ona w paski, a jedynie lamówkę z przodu, kołnierzyk i mankiety ma w kolorze białym. Tak się prezentuje ona z każdej strony. Na mnie, dziewczyny, widzicie rozmiar M i kosztuje 39,99. Teraz bluza o krótszym kroju z kołnierzykiem. Moim zdaniem w bardzo ładnej kolorystyce. Tak prezentuje się ona z bliska. W składzie mamy tu 60% bawełny i 40% poliestru. Na mnie widzicie rozmiar M. Jest ona dostępna tylko w tej wersji kolorystycznej i zapłacicie za nią 49,99.
Moja ostatnia propozycja to sukienka w modnym w tym sezonie kolorze, w kolorze czekoladowym. Możecie ją kupić jeszcze w kolorze szarym. Jest ona wykonana z fajnego materiału. W składzie mamy tu 95% bawełny i 5% elastanu. Mam ją w rozmiarze M. Jest ona dopasowana do sylwetki, ale nie jest opięta. Mam tu jeszcze trochę luzu. Super, bo mamy tu również rozcięcie na nogę, dzięki czemu wygodniej się nam w niej poruszać. Uważam, że jest to naprawdę fajna sukienka i kosztuje 39,99. Kobietki, mamy nadzieję, że nasze propozycje przypadły Wam do gustu i że miło spędziłyście z nami czas. My się już dzisiaj z Wami żegnamy i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! Pa!